Artur Szpilka, wróciłeś już do Polski po tym obozie w Hiszpanii, ale zaczniemy od tematu gorącego Wilder kontra Fury. Zaskoczony? Nie, tak jak powiedziałem, dla mnie ta walka była 50-50, nie zaskoczył mnie nic przed tą walką, aczkolwiek upatrywałem gdzieś tam, a dobra, ta siła Wildera gdzieś, ta dynamika, ten rysa w głowie Fury'ego, ale w ogóle się nie zaskoczyłem inaczej. Zaskoczyłem na pewno się jeszcze bardziej pozytywnie niż mogłem na korzyść Fury'ego. Niesamowity kot. Wyciągnął wnioski i poszedł w masę, którą go spychał. Przede wszystkim boksersko wciągał go w swoją grę. No i wymęczył go. Tam było widać od pierwszej czy od drugiej rundy, od trzeciej rundy, że tamten już nie chciał boksować. Tam już było na zasadzie proszenie się o poddanie. Każdy cios, tak, no niesamowity, nie? No, zrobił Gypsy King, nie? Cześć, boks jest piękny, faktycznie to pięknie przyszło, ale zobacz, wyszło zupełnie odwrotnie niż myśleliśmy. Ta duża waga Wildera niby miała być jego atutem, duża waga Fury'ego miała być przeszkodą, a okazało się odwrotnie, że po prostu on tą masą zajechał Wildera, a Wilder nie był w stanie się poruszać. No tak, ale nie myśleliśmy tak. To były nasze przypuszczenia, ale myśleliśmy, jeśli chodzi o sam stricte typ na walkę, to 50-50 na zasadzie Fury i od razu przed walką było powiedziane, że Fury jest 3 klasy wyżej boksersko. Jak on to rozwiąże, jakie tam będą w głowie demony. No widzieliśmy wszyscy, no pokazał niesamowity boks, wielki król, ale jeszcze powiem więcej. Nie ma co w ogóle nawet stawiać tam Joshua gdzieś na ich miejscu, bo moim zdaniem to jest bez porównania, jeśli chodzi o styl, o to wszystko, co sobą reprezentuje Fury, Joshua czy Wilder. I Wilder i Joshua, i Wilder i Fury biją Joshua, mi się wydaje, tak po prostu. Teraz Wilder ma szansę na trzecią walkę. Myślisz, że weźmie tę walkę i jest szansa, że ona będzie wyglądała jakoś inaczej w ogóle? Ciężko mi powiedzieć. Nie jestem w jego skórze. Uważam, że lepszej opcji do tego nie ma. Ma tą klauzulę rewanżową i chyba powinien to brać. Ciężko powiedzieć, bo został zbity. To nie jest to, że został pokonany. Został zbity tam jak dzieciak, tak? Więc teraz na pewno będzie śmiesznie dla niego wrócić, bo spotka się z krytyką, bo sam mówił swoje rzeczy do tego czasu, żeby zabił kogoś, że to, że tamto. Teraz kurde został sponiewierany, więc to też inaczej. Ja nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Uważam, że boks jest na tyle piękny, cześć Kubuś, na tyle piękny, że no widzieliśmy wszyscy, byliśmy świadkami czegoś pięknego. To na najwyższym poziomie boks, jeszcze w otwartej telewizji, to się ceni naprawdę bez żadnych płatności, bez niczego. Chociaż ja za taką walkę to nawet bezapelacyjnie bym zapłacił za każdy, wiesz, bo no to jest jednak no coś niesamowitego, nie? A tutaj mieliśmy to wszystko za darmo, no, widzieliśmy sami. No dobra, 7 marca będzie też za darmo w otwartej telewizji walka Szpilka Radczenko. No i czego się spodziewać, bo zacząłeś tę całą przygodę z wagą miło ciężko od zbijania wagi. To był twój pierwszy sukces, zbicie wagi. Byłeś zadowolony, że zbiłeś wagę, natomiast to jest tak naprawdę dopiero początek tej całej drogi. Zacząłeś sparingi, jak się czujesz po tym pierwszym obozie? No oczywiście, no za dużo bym nie chciał może mówić, zostawię to dla siebie. Mogę powiedzieć tylko, że czuję się dobrze. Czekam na 7 marca, szykuję się na ciężką walkę, ponieważ niewątpliwie taka jest. Radczenko jest zawodnikiem, który potrafi boksować, który nie pęka, dlatego szykuje się dobra walka. Cieszę się, że na powrót po 10 latach wracam z dobrym zawodnikiem i tyle. I chciałbym pokazać po prostu to, czego się nauczyłem i to, co potrafię. No właśnie, bo ten zawodnik jest naprawdę mocny. Ja czekam z Kamilą na ciebie na lotnisku w Modlinie i Andrzej Wasilewski do Kamili dzwonił i nerwowo czekał, mówił o tej walce. To jest, on sam widać, że sam się denerwuje, zakontraktował ci walkę, ale sam nie jest pewny wyniku, co tam będzie, bo Radczenko to jednak jest rywal, który zrobił trochę porządku w Polsce na polskich ringach. No, ja tam w ogóle się nie przejmuję, czy ktoś jest pewny, czy nie, mam to w nosie. Najważniejsze, czy ja jestem tego pewny i to jest najważniejsze, prawda? A tak jak powiedziałem, wychodzę do zawodnika, który potrafi boksować, który się nie boi i który przede wszystkim nie ma nic do stracenia. I tyle. To jest jego główny atut, ta determinacja, czy jakoś jeszcze go technicznie rozbieraliście na czynniki pierwsze? Na pewno świetny, prawy, prosty, z mańkutami potrafi boksować, co pokazał przede wszystkim, wiesz, ja nie chciałbym za dużo mówić, mówię, bije fajnie prawy na prawy, właśnie mańkuta, na przednią rękę potrafi to bić, bije dobrze lewy sierpowy w tempo. Jest zawodnikiem wszechstronnym, na to się przygotowaliśmy. Też miałem fajnie, tu dziękuję Stasowi, który przyjechał z Ukrainy, był moim sparring partnerem, tam na pewno trzeba było się naszkolić, naboksować, bo to jest typowy taki przykład prawdziwego boksera właśnie, wiesz, typowy bum, 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 bum i byk, byk. Także fajnie, no wszystko jest fajnie. Teraz przyjechał do mnie właśnie następny zawodnik, też poszedł bardziej taki podobny do Radczenki, także się cieszę. No tydzień czasu, ciężkie roboty, zbijanie wagi i widzimy się 7 marca.
ostatni tydzień sparingów, teraz właśnie z tym pogromcą, w cudzysłowie, Kudryashova będziesz sparował ostatnie 3 sparingi, natomiast wcześniej sparowałeś w Hiszpanii, no i jakie wnioski, bo wróciłeś do wagi junior ciężkiej, szybkość jest znowu problemem po powrocie do z wagi ciężkiej dla ciebie? Nie chciałbym na razie nic mówić, po prostu nie, że tam mam to w nosie, nie zobaczą wszyscy na walce. Na pewno mogę zagwarantować to, że jestem na pewno silniejszy fizycznie w tej wadze niż na przykład walcząc z ciężkimi. A szybkościowo powiedzmy, że to gdzieś się wyrównuje i tyle, no zobaczymy wszystko na walce, aczkolwiek tak jak powiedziałem, wiem po co tam wchodzę i tyle, ciężko zasuwam. A bardzo dużo wyrzeczeń po drodze, bo to nie jest tak, że sobie powiedziałem schodzę, tylko ta pilnowanie się na co dzień z jedzeniem, ze wszystkim, powiem tylko tyle. U mnie 4-5 dni odpuszczenia diety i 110 z powrotem, także ja naprawdę walczę ze sobą cały czas. Ja wiem, że zadawałem w przeszłości tobie to pytanie, no ale to wynikało z tego, jak się kończyły twoje walki. Czujesz teraz taką presję, że to jest walka o wszystko dla ciebie, że jak ją przegrasz, to może faktycznie ten boks już dla ciebie się kończy? Odpukać na razie nie czuję, więc mam nadzieję, że nie będę czuł tego. Po prostu wchodzę zrobić swoją robotę, też jestem pewny siebie, więc tylko tyle. Na razie skupiamy się na 7 marca, mamy jeszcze tutaj do przygotowania 2 tygodnie przecież ciężkiej roboty, ten tydzień jeszcze przecież nie będzie lekko. No i ostatni tydzień będzie schodzenie z obciążeń, robienie wagi, także nie chcę nic czuć, chcę czuć na walce głód taki, co czuję teraz i to jest najważniejsze. Po walce z Tujakiem mówiłeś, że 1-2 walki, Bredis, top 5, wyczyściłeś już to z głowy, skupiasz się na innej walce, czy masz już jednak plany, mierzysz ambitnie wysoko? Oczywiście, że wiesz, to było od razu po walce na zasadzie, że schodzę do cruiser, to tamto, ale trzeba sobie spojrzeć prawdzie w oczy. A jestem zawodnikiem, który w życiu już boksował te największe laury, a jak nawet nie o największe, to boksował, no boksowałem o mistrzostwo świata, czyli o największe, ale chodzi o to, że boksowałem na tych wielkich galach, więc wiem już, jak to smakuje. I wiem, jak tam mały błąd czy coś niedopracowanie kosztuje. Także uważam, że skupmy się na razie na 7 marca, a potem będziemy mogli, możesz po walce wpaść i możemy sobie pogadać, co w planach, jakie coś. Na razie jest Radczenko, solidny zawodnik, który, tak jak powiedziałem, wyjdzie przygotowany i wyjdzie po zwycięstwo. Tak mi się wydaje, ale tak mówię, jest Artur, który nie może się doczekać. Dobra, dziękuję. Dzięki.